Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i państwa gościem jest Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. A porozmawiamy o rozmaitych funduszach utworzonych przez PiS, bo jak pan napisał na X dziś wczesnym przedpołudniem. Fundusz Sprawiedliwości, w sprawie którego do Zbigniewa Ziobry i jego najbliższych współpracowników zawitało, zawitała dziś Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to wierzchołek Góry Lodowej. To co jest pod tym wierzchołkiem? Tak, rzeczywiście. Moim zdaniem to była pewnego rodzaju zorganizowana grupa. Próbuj, znaczy tworząca sposoby, jak wyprowadzić pieniądze z budżetu państwa, jak wyprowadzić pieniądze podatników. I jednym z takich schematów wyprowadzenia tych pieniędzy było właśnie tworzenie funduszy, agencji, instytutów i yy, yy, różnych takich organizacji, jednostek, yy, pozabudżetowych, ale publicznych. Do których przelewano pieniądze z budżetu, dotacją, a już z tych funduszy rozprowadzano sobie te pieniądze i takich agencji, funduszy, instytutów, bo to nie tylko są fundusze. Fundusz Sprawiedliwości to jest jeden z elementów, ale mamy na przykład Polską Agencję Kosmiczną, Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, to jest to, tam minister kultury nadzorował sprawa Partii Republikańskiej i Środowiska Bielana, to jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ten fundusz Ziobry to się tak naprawdę on jest nazywany potocznie funduszem sprawiedliwości, ale to jest fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postponitencjarnej. Ale mamy też ośrodek studiów wschodnich, mamy Instytut Zachodni Zygmunta Wojciechowskiego, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mierosławskiego. Na przykład niedawno powstał jakiś Instytut Języka Polskiego imienia Kolbego albo Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Tych funduszy od 2016 powstało i agencji takich podmiotów kilkadziesiąt, mamy ich już na liczniku 159. Ja pamiętam, że jedną z pierwszych ustaw po odzyskaniu, po obaleniu komunizmu, po przejściu na gospodarkę rynkową, jedna z pierwszych ustaw wtedy ministra finansów, premiera Balcerowicza, to było właśnie likwidacja dziesiątek funduszy PRL-owskich, bo w PRL-u ci baronowie partyjni, oni też mieli takie swoje fundusze. Także moim zdaniem ta sprawa jest rozwojowa. To jest jeden z funduszy, a słyszeliśmy, no mówię, NCBR, mieliśmy już ten przykład i tych funduszy naprawdę jest bardzo dużo. Te kwoty, one są od, to, to, to niekiedy bywają drobne kwoty, ale tutaj mamy w Funduszu Sprawiedliwości aż 100 milionów jednostkowej płatności. No to była pajęczyna, pajęczyna, ośmiornica funduszy i to rozdrobnienie miało pomóc w wyprowadzaniu Pieniędzy. I jeszcze jedną rzecz tutaj dodam, zanim przejdziemy do kolejnego wątku. To chodzi o to, że mamy ewidentnie wyprowadzanie pieniędzy do swoich, czyli takie dosyć naciągane, no jak przykład z Funduszu Sprawiedliwości, egzorcysta 100 milionów, nie wiadomo konkretnie na co, ale mamy też takie wyprowadzanie, gdzie była tylko korupcja polityczna, czyli powiedzmy, pieniądze szły do samorządu na budowę wieży widokowej. No, ale tutaj trudno udowodnić, jakby, że to poszło do swoich, to była korupcja polityczna. No i to przybiera jakieś ekstremalne rozmiary. My naprawdę musimy z tym się rozliczyć. No właśnie, mówi pan o, o rozliczeniach. Mówimy właśnie teraz, mnie, mnie zaciekawił wątek. Dobrze, że to w ogóle się stało tutaj śledztwo wszczęto. 18 lutego podjęto działania nieco ponad miesiącu, ale powiedział Pan o tym, że jest to, tak jak Pan zauważył, kopiowanie mechanizmów PRL-owskich. Ja mam w ogóle wrażenie, że to nie tylko była figura atrakcyjna retorycznie, ale jeżeli w ogóle pod względem sposobu niszczenia gospodarki, czyli właśnie takiego Rozluźniania przejrzystości, czyli krótko mówiąc, zgmatwania finansów publicznych, to ekipa Kaczyńskiego właśnie tworzyła PRL, czyli właśnie takie miejsce, z którego, w którym władza identyfikuje się bezpośrednio z partią polityczną, która, która rządzi, tam była PZPR, tutaj był PIS i tworzy takie. Gospodarstwa pomocnicze dla partii, żeby można było żywić towarzyszy i ich rodziny. No, krótko mówiąc, jeżeli przystępujesz do nomenklatury władzy, zaczyna ci się dziać dobrze, bo, bo państwo się wyżywi. Tak, to jest kopia Perelu. u znaczy, ja często nawet sobie oglądam ten fragment filmu Miś. Tam puszczano pieniądze przez klub sportowy. Znaczy, na tej liście 159 to są tylko agencje wykonawcze. To są fundusze państwowe, fundusze celowe i to są państwowe osoby prawne, czyli takie trwolary, na przykład już klubów sportowych podległych nie ma, muzea, różne instytucje kultury. Tak naprawdę do tych 159 to można jeszcze dodać kilkaset takich gospodarstw pomocniczych i jeszcze to takie podejście baronów. Ja to nazywam polską pałacową. Bo wszyscy wiemy, że Morawiecki nie był premierem, że był tylko figurantem w sensie takim, że podejmowane decyzje były na Nowogrodzkiej. Ale wszyscy też wiemy, że mieliśmy takie ośrodki władzy, takie pałace, które musiały być rozgrywane. W Perelu byli to baronowie, ja to tutaj może nazwę pałacami. No ale mieliśmy tak, wicepremiera Glińskiego. No i premier Gliński miał swoje fundusze, swój, swoje gospodarstwa. <laughs> pomocnicze. Minister Ziobro, kolejny ośrodek władzy, miał swoje, swój Fundusz Sprawiedliwości i pewnie jeszcze różne inne jednostki, o których się pewnie wkrótce dowiemy. Minister Czarnek, no to Villa Plus, on to już się nie przejmował z budżetu szło, ale też miał swoje fundusze. Środowisko Bielana dostało NCBiR i stamtąd szły pieniądze. Premier też Morawiecki pozazdrościł, bo tak bywało, że premier nie miał swoich takich, bo nie miał tematycznych zarządzania, no bo minister kultury miał fundusze od kultury, minister sprawiedliwości od sprawiedliwości, no premier nie miał swoich funduszy, to zaczął przygarniać, tak? W ostatnim okresie widzieliśmy, że pewne fundusze... Instytut, Instytut Języka Polskiego nagle przy premierze powstał. Nie wiem dlaczego przy premierze, no ale premier miał już ten największy fundusz. W zasadzie taki poza budżetem fundusz przeciwdziałania COVID, zwany rajem wydatkowym, premiera Morawieckiego, czy też równoległym budżetem. Premier Sasin, kolejny ośrodek władzy, ale on nie musiał mieć funduszy, no bo miał spółki publiczne i każdy miał ten swój skarbiec do rozdawania, każdy rozdawał swoje czeki. Ja tego nie widziałem, ale być może słuchający może to zrobią i gdzieś wrzucą do sieci, ale ja słyszałem, że gdzieś w jakiejś miejscowości to dano trzy czeki z różnych funduszy, czyli nie wiem, jakaś jedna inwestycja albo kilka inwestycji w jednej ze wsi czy miasteczek na, we wschodniej Polsce, południowo-wschodniej, południowo wiadomo, teren elektorat poprzedniego rządu, to były trzy tablice. Jedna tablica to był Fundusz Polski Ład i dostali czek od Morawieckiego. Był Fundusz, fundusz Sprawiedliwości i dostali czek od środowiska ministra Ziobry i chyba jeszcze od jakiegoś, od jakichś czek i tablica. Oczywiście były trzy tablice, jedna, jeden projekt albo kilka. No, no to jest naprawdę PRL, ale tym sposobem wyprowadzano Naprawdę miliony, miliardy złotych. chyba, bo I jeszcze jedno, że... hmm. miliardy chyba. Tak, No moim zdaniem, tak, jakby to podsumować, to są pewnie miliardy. Ja nie potrafię konkretnie powiedzieć, ale w tych funduszach, oczywiście te fundusze, one robiły też zadania statutowe, jakieś takie jak robiły wcześniej. Tylko każdy chciał mieć swój taki fundusz, mieć ten torcik, nie wiem, budżet funduszu, powiedzmy kilkaset milionów. No, to zawsze te 15 można puścić dla kolegów. I każdy chciał mieć ten torcik do podziału bardzo duży, żeby móc na te takie naciągane przedsięwzięcia, ale puścić to, jak najwięcej, ale, Ministerstwo... ale tego chyba było więcej, bo wie pan, na przykład Fundusz Sprawiedliwości miał koło w pewnym momencie do, do, doszulsował z uwagi na zwiększenie, wyeliminowanie innych możliwości poza właśnie przekazywanie tych nawiązek na Fundusz Sprawiedliwości. On się dochrapał pół, sam tylko jeden fundusz sprawiedliwości to jest pół miliarda złotych rocznie. Z takich funduszy, ja pamiętam Instytut Derepublika, który też powstał przy premierze, którego ostatnim prezesem, zaś dyrektorem był Andrzej Przyłębski, mąż pani od Trybunału Konstytucyjnego. To tam były dziesiątki milionów złotych na takie działania, które kompletnie nie przystają ani kancelarii premiera, wydawanie książek, jakiejś patriotycznej literatury. Były próby przekazywania, uwaga, 100 milionów złotych, to było już po przegranych wyborach. 15 listopada pojawia się koncepcja przekaz związania umową z Otwockiem, tegoż Instytutu Dmowskiego, żeby rząd był zobligowany przelać tam 100 milionów złotych. Na skutek akcji ministra tam Sienkiewicza w końcu to się udało przerwać to. Natomiast tutaj kwoty, którymi żonglujemy, to ja powiem tak, ja w pamięci, nie mając tych 159, widzę kwoty rzędu miliardów złotych. No, sam fundusz sprawiedliwości zarządów yy, Ziobry to jest kilka miliardów złotych. Sam, tylko sam fundusz sprawiedliwości. Więc to, to są jakieś gigantyczne. Tak, tak. Czy, 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 czy jest jakiś pomysł, jak, jak się z tym uporać? Znaczy to trzeba zbadać fundusz po funduszu. Bo jeszcze chcę powiedzieć, że oni mieli dosyć sprytną strategię. Ponieważ ponieważ.. Dotyczyło to takich miękkich przedsięwzięć. Niektóre z, tych, niektóre z tych, znaczy to jest tak, na przykład na projekty edukacyjne, na promocję jakiejś idei, na promocję rodziny, promocję harcerstwa. I to te, niektóre rzeczy będzie trudno udowodnić, choć mi się wydaje, że oni w ostatnim czasie to już doszli do takiej pewności siebie, że robili to na rympał metodą, cepa I rzeczywiście tutaj, jak z tym Funduszem Sprawiedliwości, no to ewidentnie pojechali za bardzo i będzie łatwo udowodnić, ale wiele takich przedsięwzięć będzie no, ciężkich do udowodnienia, no bo jeżeli ktoś miał, y, dostał pieniądze, jakaś fundacja, ale już nie państwowa, ale jakaś prywatna, powiązana, wiadomo, ze środowiskiem rządzących na promowanie idei, nie wiem, rodziny, y, macierzyństwa. Nie wiadomo, co to konkretnie robili, na co wydane są te pieniądze, i tam będzie trudno udowodnić. I to jest te, te Bo jeżeli na przykład jest kwestia budowy drogi, budowy mostu, no to jest most albo go nie ma. Można sprawdzić, że jak już jest most, to można sprawdzić, czy nie jest za drogi, czy ten kamień i beton nie był przepłacony i ktoś tam nie dostał. A te takie miękkie przedsięwzięcia, no to ich jest mnóstwo. No to oni I po co oni to stworzyli? Po co rozdrobnili te finanse państwa? Bo gdyby. To było w budżecie państwa, czyli księgowy danego ministerstwa musiałby to podpisać i tam cały Departament Rachunkowości, kadr. Oni chcieli to wyprowadzić z tych ministerstw, bo oczywiście przez 8 lat zmienili tam struktury, zwolnili, ale tak do końca w ministerstwie to ciężko pewne rzeczy ukryć. Czyli tworzy się fundusz, agencję, tam już jest jeden księgowy, kolega pewnie jakiś i on już przemknie oko na na pewne rzeczy, na wydawanie. I po to te fundusze. To jest tak, jak trochę. Z karuzelami vat Ale to jest. Ale to, to... Najwyższa, to najwyższa izba kontroli określiła, że były te fundusze sprawiedliwości. Zdarzało się, że ludzie, którzy byli obdarowywani, którzy na jakimś etapie przyjmowali pieniądze, następnie, na skutek jakiegoś przetasowania, znajdowali się wśród tych, którzy podejmowali decyzje merytoryczne i kontrolowali sami siebie. Takie przypokłady zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli wymienione publicznie we wrześniu 2021 roku, tylko oczywiście nie nastąpiły żadne działania. Czy naprawdę to jest, to co pan teraz narysuje, ten obraz to jest przerażający? No i pytanie takie, od czego zacząć? Bo przecież my mamy jeszcze oprócz tego, tego co pan teraz naszkicował, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi jakąś <noise> dziwną akcję kredytową kredytowo-finansującą, rozmaite rzeczy. I chyba mamy jeszcze PFR, tak? Co, co jeszcze? Co, co jeszcze? Jak, jak szerokie w tej chwili są wydatki państwowe? Znaczy, bo Fundusz Sprawiedliwości to jest fundusz pozabudżetowy. Wiemy, co tam się działo, ale to jest przynajmniej państwowy fundusz celowy i tam powiedzmy obowiązuje dyscyplina finansów publicznych i plan finansowy tego funduszu, przynajmniej ten zagregowany, gdzie, gdzie nie było pozycji egzorcysta, kolega i tak dalej, ale przynajmniej były łączne wydatki na jakieś tam promowanie czegoś, to on musiał trafić do parlamentu i przynajmniej parlament yy, mógł się jakoś tam, przynajmniej agregaty ocenić. No i na przykład w parlamencie wykryto, że z Funduszu Sprawiedliwości, yy, czy też poprzez kontrolę nik u i poprzez dokumenty finansowe wykryto przecież Pegazuza. Gdyby nie faktura za Pegazuza, byśmy go nie odkryli. Ale fundusze przy BGK, Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego, a w Banku Gospodarstwa mamy Fundusz Przeciwdziałania COVID, mamy Fundusz Rządowy, Fundusz Inwestycji Lokalnych, mamy Fundusz Zabytków, mamy Fundusz e, Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Nomen omen, skrót, PIS, żeby się nie myliło, i 20 funduszy. To te fundusze one są już kompletnie poza ruchunkowością budżetową. Tam jest na serwetce to jest pisane. To jest wyprowadzone z budżetu i gdyby Pegasus był kupowany z funduszu przeciwdziałania COVID, bo mógłby być, bo dlaczego nie? Bo z tego funduszu były budowane wieże widokowe, yy, wiaty rowerowe, wikarówki, chodniki przed kościołami i takie różne skateparki, pamiętam, takie, takie różne rzeczy z funduszu przeciwdziałania COVID. To byśmy go nie wykryli, bo tam już z rząd, znaczy rząd z tamtego się nie musiał kompletnie rozliczać. I tam są miliardy, tam nie wiem, jak się dokopać już do tych szczegółowych funduszy. No, trzeba fundusz po funduszu przejrzeć każdy przelew, każdy przelew. Trzeba powołać, być może podzielić to na jakieś grupy i fundusz po funduszu przeglądać, patrzeć w KRS-ie, gdzie te pieniądze popłynęły. Część rzeczy się złapie, część będzie odpowiedzialność polityczna. No, bo mówię, bo to są też takie miękkie. Ja podam jeszcze przykład, pewnie znany. Puszcza TV. Środowisko, fundacja związana z gazetą polską, z Narodowego Funduszu Środowiska, dostali pieniądze, najpierw europejskie, na to, żeby zrobić jakąś internetową telewizję Puszcza TV. Niby być może potrzebny, nie, nie wiem, to już niech osoby zajmujące się środowiskiem i tymi sprawami ocenią. No, ale oczywiście dostali pieniądze, ale tam żaden treść się nie pojawiła, nie było żadnych. Jakieś filmiki o niskiej wartości, nikt tego nie oglądał, nie osiągnięto celów tam tam, tam projektowych. Była ale... lepsza, tam była lepsza historia, bo oni najpierw wzięli te pieniądze, chcieli wziąć z Unii Europejskiej, tak jak Pan powiedział, ale kiedy się dowiedzieli o tym politycy, zaczęli wysyłać, żeby Unia Europejska to skontrolowała, to poszło z jakichś krajowych zasobów. Następnie tak, dosyć tak, szybko to jest... pokazano, w jaki sposób te pieniądze były wydawane i po czym porównano, że projekt puszcza TV, na który wydano 6 milionów złotych, dałoby radę zrobić za uwaga kilka tysięcy złotych, dokładnie to, czyli posadzenie, postawienie jakichś tam kamer w lesie i nagłaśnianie tego, i podawanie, że takie rzeczy były robione przez prywatne osoby i nie kosztowały to w żaden sposób. Taki fundusz, no pytanie teraz, kto będzie rozliczał pana Tomasza Sakiewicza? No nie bez powodu, no to jest taki baron pisowski, człowiek, który otrzymywał miliony ze spółek skarbu państwa. Tak, ale ja chcę jeszcze ten mechanizm, bo tam najlepiej, tam te pieniądze, oczywiście, w ogóle ten projekt tam nikt nie chciał żadnej puszczy TV z, zrobić tylko y, to była fundacja powiązana z Sakiewiczem ona nie miała nawet w statucie Działalności takiej ekologicznej, środowiskowej. I się okazało, że przedłużyli konkurs o tam ileś tygodni czy o tydzień, po to, żeby ta fundacja mogła zmienić statut i dopisać sobie, że działa w aspekcie środowiska. Jak dostała te pieniądze unijne, to przyjechała taka najwyższa izba kontroli z Brukseli i powiedziała: Nie, no tutaj tego nie można, to oni zwrócili te pieniądze. Czyli na ten aferzasty projekt Unia nie chciała dać pieniędzy i oni się bali rozliczenia, bo Unia, bo wtedy, nie, bo wtedy już by działały instytucje europejskie, a nie krajowa prokuratura, która przemykała na wszystko oczy, no to puścili to z krajowych pieniędzy. Czyli ten sam projekt, który nie był do zaakceptowania przez Unię, poszedł z pieniędzy krajowych. Ale tak naprawdę to był w ogóle źle, gro pieniędzy poszło na reklamowanie tej telewizji w gazetach czy też w mediach powiązanych z Sakiewiczem. Czyli. Hmm. Proszę zobaczyć, jaki skomplikowany mechanizm wyprowadzenia pieniędzy pod pozorem działalności środowiskowej, żeby trafiło do środowiska gazety polskiej, a ona nic nie ma wspólnego z działaniami środowiskowymi. I teraz to jest tak skomplikowany mechanizm, że teraz tych rzeczy mamy wiele. Może możemy wejść do jakiegoś funduszu i zobaczymy. Dotacja na promowanie macierzyństwa. No, niby sam tytuł być może szczytny, jeżeli są na to pieniądze, oczywiście. Ale teraz za tym wszystkim może się kryć jakieś kolejne fundacje, kolejne nazwiska, i być może znowu wróciło do jakichś mediów niezwiązanych z promowaniem macierzyństwa, tylko poszło na jakieś konta. To jest naprawdę poważna, głęboka praca. Nie wiem, czy na, na kilkanaście miesięcy, ale my to musimy zrobić. A jeszcze co trzeba zrobić, to trzeba zlikwidować powołę tych funduszy i agencji. Po co my mamy Ministerstwa Finansów? Po co tyle urzędników, Ministerstwa Dlaczego tylko, tylko połowę? No, być może trzy czwarte. Ja uważam, że część tych agencji jest. No, ma, mamy Fundusz Ubezpieczeń społecznych, z którego są wypłacane emerytury. No niech zostanie. Mamy Nie ja hmm, ja myślałem ja, zdrowia, myśl, ale... ja, myśl, ja, ja myślę tak Pan powiedział o Instytucie Języka Polskiego przy premierze. Ja mamy ten Instytut de Republika, mamy Instytut Dumowskiego, mamy ja mam wrażenie. Ja że... szkasowania. Nie, no ja mam wrażenie, że tam powstawały instytuty. Wie pan, pan wymienił tutaj bardzo ciekawy, skomplikowany mechanizm, ale jeszcze pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z ordynarnym mechanizmem prania pieniędzy na skalę niemalże przemysłową, czyli przyznawania przez duże instytucje, duże spółki skarbu państwa reklam w tytułach, które mówmy się w żaden sposób nie są do obrony komercyjnie, czyli to, że Orlen, PKO, BP, te wszystkie najważniejsze spółki tam, PKO, mogłem wymieniać po prostu wszystkie najważniejsze spółki Skarbu Państwa reklamowały się w mediach typu Republika o zasięgu niewiele większym niż mój balkon do czasu tam likwidacji TVP Info, o sieci do rzeczy wprost, po prostu Gazeta Polska, Gazeta Polska codziennie. I to, było, to były takie w polityce gazeta bankowa, i to było takie. No, ewidentnie, jeżeli ja kupuję, gdybym jako prezes Orlenu kupował towar płacąc, nie wiem, 100 tysięcy złotych za rolkę papieru toaletowego, to by mnie aresztowano. No, pytanie takie, czy się znajdą odważniej w rządzie, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec no, ewidentnej niegospodarności, czyli wydawania właśnie na te reklamy? No bo te reklamy, o których Pan powiedział, o tej Puszczy TV, no to też były bardzo drogie. Bo ta Puszcza TV po prostu była promowana w gazecie Polskiej Na tych, nie wiem, chyba w szczycie to miało 30 tysięcy sprzedaży za zapisu. Teraz będzie miało kilkanaście tysięcy, jak odejdą prenumeraty rządowe i, i pism. Znaczy to, jest kolej, to jest kolejna odsłona, bo no do tej pory no właśnie rozmawialiśmy o tych agencjach, funduszach, fundacjach, które. Są jakby publicznymi jednostkami, ale, ale, ale w sensie takim finansów publicznych, a dodatkowo mamy spółki skarbu państwa, bo oni dość, już, już im zabrakło inwencji, być może już zabrakło tych miliardów w finansach publicznych, no to przeskoczyli na spółki skarbu państwa i te spółki skarbu państwa też zaczęły tworzyć własne fundacje, agencje i jakieś tam fundusze, no chociażby fundacja narodowa, gdzie wpłacały spółki, żeby ona nie wiadomo co robiła, ale też one zasilały inne fundacje, tak, plus zasilały reklamami, znaczy mieliśmy jedną wielką ośmiornicę, pajęczynę fundacji, agencji, instytutów quasi badawczych. To wyglądało jak pewnego rodzaju zorganizowana grupa przestępcza, kopiowano schematy, czyli schemat zastosowany w jednym funduszu agencji, kopiowano na kolejną, no znaczy, takie państwo w państwie, no, ośmiornica, pajęczyna funduszy, i moim zdaniem, patrząc na 8 lat, to te wyprowadzanie pieniędzy no, idzie w miliardy złotych. No i musi to rząd rozliczyć. To trzeba raz na zawsze zamknąć, trzeba pokazać, że to jest, nie, to jest niedozwolone, że pamiętaj, że zawsze w przyszłości będziesz za to rozliczony. Kolejnym elementem to jest też trzeba prewencyjnie działać, a prewencyjna Działanie polega na tym, żeby to wprowadzić takie mechanizmy przejrzystości operacji finansowych, obowiązek raportowania, chociażby jeden z takich rzeczy, jak centralny rejestr umów. Jest taki projekt, żeby wszystkie jednostki publiczne, ministerstwa, agencje, fundusze, samorządy, urzędy centralne na, w jednym miejscu, na stronie internetowej, żeby były gromadzone wszystkie umowy. Które są zawierane. Wtedy nie trzeba być już dziennikarzem śledczym, tylko znać się trochę na internecie, wejść, poklikać i się wyłapie, nie wiem, ile Fundacja Sakiewicza. Ja na przykład w, na Słowacji jest taki centralny rejestr umów. Ja nie znając języka słowackiego, wszedłem sobie i sprawdziłem sobie, że prokuratura w Żlinie to wydała na usługi cukiernicze tyle, a później fundusz jakiś w Pradze wydał na kwiaty tyle. A jakaś jedna tam agencja, nawet znalazłem, że jedna z y, agencji jakichś słowackich y, wydawała na reklamy w polskiej telewizji i zrobiłem to trzema kliknięciami. Y, takie mechanizmy wprowadzać. Oczywiście przyszła władza może zabierać te mechanizmy, potem jakaś autorytarna, ale wtedy będziemy krzyczeć i protestować, żeby nam nie zabierali tych mechanizmów przejrzystości. Y, bo jak wszystko będzie leżeć na stole, będzie jawne, zawsze można oszukać zawsze coś można zrobić po stronie, ale będzie bardzo trudno, czyli też trzeba utrudnić, rozliczyć, pójść do sądu, rozliczyć winnych, ścigać i zredukować tą liczbę funduszy i to musi się wydarzyć. I moim zdaniem ja mam też trochę niedosyt, że to tak skopyta no, ruszyło w Ministerstwie Sprawiedliwości, te zmiany się tam dzieją błyskawicznie, no i do funduszu Sprawiedliwości się dobrało, to liczę na kolejne resorty, ale być może nawet jest potrzebna jakaś komisja sejmowa, grupa ekspertów. No Trzeba na to, trzeba też zainwestować w to złapanie tych wszystkich i rozliczenie tych wszystkich mechanizmów wyprowadzania pieniędzy, opisać to. To, 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 to jest konieczne. Szanowni Państwo, tak wygląda mniej więcej gospodarka funduszami, po, czyli kompletnie rozumiem jeden wielki bajzel, nikt tego nie kontroluje, te fundusze zostały tak utworzone, żeby, żeby ich nie kontrolować, żeby ten przepływ był swobodny, a niech, jeżeli Pan może powiedzieć, czy w tej chwili, w jakiej kondycji, to już tak na, na końcowe pytanie, w jakiej kondycji w tej chwili jest polska gospodarka i czego się możemy spodziewać w najbliższych miesiącach, latach? Znaczy, mamy kredyt zaufania po zmianie rządów, e, rynki finansowe. Znaczy tak, sukcesem jest, że dostaliśmy e, KPO i nie chodzi już o te pieniądze, tylko chodzi o, o pewną wiarygodność, odbiór, e, percepcję Polski. No, wracamy do Unii e, Europejskiej. E, no, ale wyzwania są ogromne. Tak naprawdę rząd Morawieckiego zostawił. Finanse publiczne takie zatankowane pod korek, nawrzucali wszystko, co można, a wiedzieli, że mamy wysokie wydatki obronne, a wiedzieli, że mamy jedną wielki, jeden wielki deficyt jakości usług edukacyjnych, jakości usług ochrony zdrowia, wiedzieli to, a zatankowali różnymi, no dość, że wyprowadzali to jeszcze, zatankowali budżet pod korek. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś tu w ruinie, ale Morawiecki zostawił finanse publiczne z długiem publicznym w relacji do PKB na ścieżce wznoszącej. Oszukał społeczeństwo też, bo oni zapisali w strategii zarządzania długiem, to jest taki dokument, który może nie jest tak śledzony przez opinię publiczną, dokument podpisany przez Morawieckiego, złożony na kilkanaście dni przed wyborami do jeszcze poprzedniego... Sejmu i w tej strategii zarządzania oni pokazali, że ten dług w związku z zaszytymi wydatkami i różnymi i zobowiązaniami wynikającymi ze, ze, ze zbrojenia, z podnoszenia inwestycji zbrojeniowych, że on wzrośnie do poziomu 58,7%. Oni pokazali coś takiego, nie wiem, czy widać, że to wzrośnie do 58,7, czyli nie przekroczymy tej kwoty 60% ale jednocześnie, tego nikt nie wie, ale to jest taka afera trochę jakby lub czasopisma, tam małym drukiem zapisali przy tej prognozie już długu rosnącym, bo on teraz wynosi poniżej 50% PKB. Ale jest, A to według jest, jest, rządu Morawieckiego tak. miał rosnąć do 58,7%, ale dlatego tylko to wyniosło aż 58,7%, aż i tylko... Bo oni zapisali, że w latach 2025-2000 przyjęto założenie o corocznym dostosowaniu fiskalnym na poziomie jednego punkta procentowego. Ja już tłumaczę, co to znaczy. Dostosowanie fiskalne w terminologii, i to jest takim drobnym drukiem gdzieś tam zapisane, czyli to oznacza dostosowanie fiskalne to jest albo trwały wzrost podatków, albo trwałe cięcie wydatków. Czyli Morawiecki doszedł z tym długiem pod korek i. Po wyborach zaplanował sobie, żeby nie przebić tej wielkości, zaplanował sobie cięcia po 40 miliardów rocznie. 40 miliardów rocznie. Albo podwyżki, miliardów, albo podwyżki podatków, albo podwyżki podatków na tą kwotę. Tak, albo podwyżki. To jest trzeba by było zabrać. Całe 800 plus całą trzynastkę, całą czternastkę i jeszcze kilkanaście miliardów, albo kilkadziesiąt jeszcze coś zrobić, podnieść jakieś podatki i ja zdjąłem ten punkt. Nie wiem, czy no, na moich social mediach można znaleźć ten wykres. To jest oszustwo budżetowe Morawieckiego, bo jeżeli my nie zrobimy tego dostosowania fiskalnego, które Morawiecki zaplanował... Czyli nie podniesiemy na następny, podatków albo nie, albo nie zatniemy wydatków. To ten, dług, te, to ten dług idzie na sze, ponad 67,4%. którym roku? E, I taki dług zostawił Morawiecki, no i to jest ta trudność dla nowego rządu. Oczywiście teraz trzeba zobaczyć, poukładać to, powyciągać trupy z szafu, zastanowić się jak finansować zbrojenia, jakie priorytety ustawić, ale trzeba mówić, że to zostawił Morawiecki w strategii zarządzania długiem podpisanej przez niego. Zostawił. On zaplanował nam podatnikom Obywatelom właśnie w takim drobnym przypisem w tej strategii, jakieś takie ogromne cięcia wydatków. No i trzeba, znaczy to nie jest tak, że będziemy mieli procedurę nadmiernego deficytu. Całe szczęście jest dobre, udało się te KPO otrzymać. odblokować. Tak, ale to, nie, to nie, nie rozwiązuje problemów, ale pomaga, daje oddech. Jest całe szczęście, gospodarka ma się dobrze. Mamy kredyt zaufania. Rynki finansowe dobrze postrzegają Polskę. No i w tej całej układance trzeba będzie to wszystko poukładać. Ja uważam, że to jest możliwe, no ale trzeba rozłożyć w czasie pewne aspiracje i zacząć się zastanawiać, czy chcemy. Jednak podnieść potencjał zbrojeniowy, czy obniżać podatki. A czy akurat musimy teraz obniżać podatki, czy jednak może zainwestujmy w te zbrojenia, a odłóżmy podwyższanie podatków na, na, na przyszłość. Ale to jest możliwe, żeby to ułożyć. I, I liczę, że niedługo poznamy też ten plan, jak to wygląda. Potrzebujemy planu nie na jedną kadencję, nawet na dwie kadencje. I pokazujemy, potrzebujemy też pokazania prawdy, co zostawił poprzedni rząd. No dobrze, szanowni państwo, to ja tylko zakończę cytatem z Donalda Tuska, który napisał na X, dawnym Twitterze. Niech prawo zawsze znaczy prawo, a sprawiedliwość, sprawiedliwość. Moim państwa gościem był Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, a rozmawialiśmy o. Po prostu setkach funduszy, które sobie nie tylko utworzył, ale przede wszystkim przejął i wykorzystywał PIS i Soli Suwerenne na Polskę już do własnych korzyści. Bardzo dziękuję za rozmowę i mówię do zobaczenia.